Cześć, witajcie, tutaj Maciej Koń, specjalny dla portalu Sporty Walki, o mnie ze mną Paweł Pączek. Zgadza się, cześć. Cześć, cześć. Co się tutaj sprowadza? No, prowadzimy z chłopakami ważną część konferencji, żeby w przerwie między częściami konferencji się ludziom nie nudziło, to my robimy zwykle jakieś gry. O, fajnie. Muszę przyznać, że Owca zdradził mi, że szykujesz się na debiut tutaj w federacji. Miałem rozmowy, ja jestem zainteresowany, włodarze również, więc nic jeszcze nie podpisaliśmy, ale jak najbardziej na jednej z kolejnych edycji myślę, że się pojawia. A myślisz, to jakieś długotrwałe przejście do nowej dyscypliny dla Ciebie? Można tak, raczej długoterminowe, bo jeżeli wchodzi się w MMA, to raczej ja przynajmniej mam takie podejście, nie na jedną walkę. Nie chcę mówić dużo, bo jeszcze dopiero miesiąc przetrenowałem MMA, ale dam z siebie wszystko. Jeżeli w pierwszej walce się fajnie pokażę, będę chciał robić kolejne. Czyli jak wyglądają teraz Twoje przygotowania? Czy są jakieś treningi personalne, czy może grupowe? No, mamy na ten moment trenera, Norbert, pozdrawiam. Trenujemy 2 razy w tygodniu. Niedługo zaczynam 3 razy w tygodniu. Myślę, że jeżeli będzie już walka zakontraktowana, to tych treningów będzie 5 w tygodniu pewnie. Dobrze, to może zdradzić, czy takie sporty typowo siłowe przydają się w MMA właśnie? Ciężko powiedzieć, bo z tego co oglądaliśmy Fame MMA, to bywa bardzo różnie. Raz wygrywa bardziej umięśniony zawodnik, raz wcale niekoniecznie. Więc ja bym powiedział, że same mięśnie, siła z siłowni się nie przydają, ale bardziej może pomóc psychika związana z doświadczeniem i ze świadomością swojego ciała na przykład. Dobrze, a w czym się bardziej czujesz dobrze? Parte czy jednak stójkowe akcje? Jeszcze nie potrafię powiedzieć, niestety. To jest za krótko po prostu. Dobrze, czyli można zdać, na której gali Cię zobaczymy? Mam nadzieję, że na przyszłej. Mam nadzieję, że na przyszłej. Dobra, również czekam z cierpliwością. Był ze mną Paweł Pączek. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich.